Mili Państwo, przed nami Natalia Hatalska. To jest, wiadomo, osoba, instytucja, osoba, firma, więc jakakolwiek zapowiedź byłaby niepotrzebna. Wielkie brawa dla niej. Zapraszam, Natalia. Jeszcze raz cześć. Mam ostatnią prezentację, a cały tegoroczny blok Forum Gdańsk poświęcony jest takiemu tematowi przewodniemu, czy blogerzy i youtuberzy zmieniają świat. No i gdybym miała odpowiedzieć na podstawie tego, co słyszałam wczoraj i dzisiaj, bardziej online niż osobiście, to oczywiście, pewnie jak i wy, odpowiedziałabym, że tak, że i blogerzy, i youtuberzy ten świat zmieniają, bo wczoraj sobie wzięłam notatnik i notowałam podczas paneli, tak między słowami trochę, co sami blogerzy mówili, jak oni postrzegają swoje blogowanie. I było bardzo dużo słów na temat odpowiedzialności, odpowiedzialności za przekaz, odpowiedzialności za słowo, odpowiedzialności wobec swoich użytkowników. I nawet jeżeli poszczególni blogerzy różnili się między sobą postawami, na przykład tak jak Kuba Górnicki i Kasia Gandor, bo Kuba powiedział, że dla niego blogowanie to swego rodzaju służba, a Kasia z kolei powiedziała podczas swojej wypowiedzi, że no, blogowanie to może nie jest taka misja, ale ona chciałaby nauczyć swoich odbiorców jakichś konkretnych rzeczy, to widać, że jeden i drugi, mimo że różnią się w swoim podejściu do blogowania, widzą i czują, że chcą mieć wpływ na swoją społeczność. Czyli na podstawie tego, co rozmawialiśmy, tak, blogerzy i youtuberzy zmieniają świat, ale pół roku temu organizatorzy Blog Forum Gdańsk przyszli do mnie z takim pytaniem. Znaczy powiedzieli, że tegoroczny Blog Forum Gdańsk będzie miał taki motyw przewodni i mówią, Natalia, to może byśmy sprawdzili, jak to jest w praktyce, na przykład jakimś badaniem. I ja mówię, okej, no to zróbmy badanie. I zaraz trochę więcej opowiem o tym badaniu, ale właśnie między innymi mówiąc o tym, jak czy blogerzy i youtuberzy sami twierdzą, że zmieniają świat, to w tym badaniu, które właśnie realizowałam specjalnie na potrzeby tegorocznego Blog Forum Gdańsk, okazało się, że 95% twórców odpowiedziało tak, zmieniamy świat. I kiedy potem ich jeszcze dopytywałam o to, jakie są ich główne motywacje dotyczące blogowania, tworzenia treści wideo, to okazało się, że wśród trzech głównych motywacji właśnie znalazły się motywacje dotyczące wpływu na świat. Wypowiedziane bezpośrednio, tak jak tutaj widzicie, jako pozycja druga, że tak, chcę wpływać na rzeczywistość i wypowiedziane tak niedosłownie, czyli że chcę uświadamiać ludzi w różnych kwestiach, czyli to jest jakaś forma wywierania wpływu na naszą społeczność. I teraz pokażę wam wyniki tego badania, bo badałam cztery grupy, ale zanim jeszcze do tego przejdę, to tylko chciałabym wam powiedzieć taką kwestię techniczną. Badanie wpływu jest niezwykle trudne z tego powodu, że po pierwsze mamy różne rodzaje wpływu, czyli możemy badać wpływ na zachowanie, czyli na przykład czy pod wpływem tekstu na blogu albo treści, które pojawiły się na YouTubie, ktoś idzie coś kupić. Możemy badać wpływ na zmianę zachowania, na zmianę myślenia, czyli na przykład czy ktoś zmienia pod wpływem bloga albo vloga poglądy polityczne, albo swoje postawy wobec ustawy antyaborcyjnej, albo swoje postawy wobec uchodźców. Możemy badać wpływ na zmianę stosunku do czegoś, na przykład do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i tak dalej. Nie możemy też badać wpływu wyłącznie online, zwłaszcza w przypadku blogerów i youtuberów, bo ten wpływ jest też w świecie offline'owym. Mamy też różny wpływ w zależności od kategorii bloga i vloga, czyli na przykład blogerki parentingowe, czy blogerki albo youtuberki urodowo-modowe będą miały w trochę większym stopniu tak zwany wpływ konsumencki, czyli pod ich wpływem osoby będą chętniej i częściej kupowały jakieś produkty, natomiast blogerzy na przykład technologiczni będą mieli trochę większy wpływ, ja to określam wpływem salek zarządowych, czyli będą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez decydentów, na przykład przez zarządy firm, ale nie możemy powiedzieć, że blogerki modowe, urodowe, parentingowe mają w 100% tylko wpływ konsumencki, to tak nie jest. Też pytanie, jak ten wpływ badać, czy to jest wpływ interpersonalny, czyli na przykład jak ja piszę do Michała Szafrańskiego, żeby mi poradził, jakie konto oszczędnościowe powinnam otworzyć, czyli to jest wtedy wpływ jeden na jeden, czy to jest raczej takie otoczenie perswazyjne, że na przykład blogerka urodowa, czy youtuberka urodowa podejmuje decyzję, albo fit podejmuje decyzję o odchudzaniu się, uprawianiu sportu i ona wywiera sobą wpływ na trochę większą grupę, czy na przykład tak jak w przypadku Wardęgi, Abstrahuje i innych kanałów, które mają ogromne zasięgi, czy to jest taki wpływ, jak mają media masowe.
I teraz ja na potrzeby, bardzo dużo zmiennych i bardzo dużo skomplikowanych kwestii. Na potrzeby tego badania ja sobie postawiłam taką definicję, że ten wpływ, który ja badam w tym badaniu, to jest dokładnie wszystko to, co powiedziałam, czyli realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, online'ową, offline'ową, kwestie zakupowe, podejmowania decyzji, zmiany poglądów itd., itd. I badałam cztery grupy, badałam marketerów, trochę w inny sposób ich zbadałam, zaraz to powiem, samych twórców, czyli i blogerów, i youtuberów, internautów ogółem, i tu wyszły bardzo ciekawe wyniki, i tak zwanych stałych odbiorców blogów i vlogów. Vlog zdefiniowałam w tym badaniu, że to jest treść tworzona przez youtubera, czyli to nie są tylko daily vlogi na przykład, ale generalnie treści, które są tworzone jakieś i publikowane na ich kanałach. Czyli mamy, tutaj jakby internautów mamy dwie grupy. Internautów ogółem, wszyscy internauci w Polsce, to jest badanie reprezentatywne dla nich i tych, którzy deklarują, że czytają blogi i oglądają vlogi. I teraz zacznę od marketerów. Od samego początku marketerów wyrzuciłam z badania, z tego badania ilościowego, czyli oni nie dostali ankiety z pytaniami. Dlaczego? Dlatego, że wyszłam z założenia, że marketerzy, możemy ich obserwować i zobaczyć, czy oni widzą wpływ blogerów, youtuberów i generalnie twórców internetowych w tym, jak podejmują decyzje reklamowe. I oni tak naprawdę swoją opinię wyrażają kasą. I teraz jeżeli przyjrzymy się danym dotyczącym tego, co robią marketerzy w ostatnim czasie, to zobaczycie, że ogromnie rośnie rola tak zwanego influencer marketingu. Ja czasami korzystam, właściwie często korzystam z takiego narzędzia, które się nazywa Google Trends, które pozwala wam zobaczyć, jakie były trendy na przestrzeni tam ostatnich 10-15 lat. I między innymi sprawdziłam sobie, jak wygląda popularność hasła influencer marketing. I okazuje się, że zobaczcie, do 2015 roku hasło influencer marketing było cały czas na jednym stałym poziomie. Tam niewiele ludzi się tym interesowało. Co się zaczęło dziać w 2015 roku i od lutego 2016 widzimy właściwie pionowy wzrost. 2016 rok, z mojej przynajmniej perspektywy, to jest rok influencerów i kampanii z influencerami. I teraz marketerzy robią wiele rzeczy dlatego, że robi to ich konkurencja albo że coś jest modne i w coś angażują, ale badania pokazują, opublikowane zresztą w zeszłym roku, pokazują, że to jest też opłacalne ekonomicznie. Czyli każdy dolar wydany w kampanii reklamowej z influencerem zwraca się sześciokrotnie. I pokażę wam dwa case, jeden z Polski, drugi ze Stanów. To jest case ze Stanów to na początku zeszłego roku, Lord & Taylor, czyli sklep internetowy, wprowadzał nową linię sukienek i przeprowadzili kampanię wyłącznie z influencerkami na Instagramie, zaangażowali do tej kampanii 50 dziewczyn, które w tym tego samego dnia miały założyć tę samą sukienkę. Każda z nich zrobiła zupełnie inne zdjęcie i ta sukienka sprzedała się w ciągu jednego weekendu, to znaczy całkowicie została wyprzedana ze sklepu internetowego. Drugi przykład, zresztą tutaj chciałam też zwrócić waszą uwagę, oni nie robią tylko dlatego, że to jest ekonomicznie uzasadnione i po prostu mieli super sprzedaż tych sukienek, ale też rosnący zasięg. Zobaczcie, ile tam jest lajków pod każdym z tych zdjęć. Drugi przykład to jest przykład Polski. Jakiś czas temu MaFashion wrzuciła na Snapie informację o tym, jakich perfum używa i gdzie je kupuje. I potem w internecie właśnie pojawił się taki komentarz Hani S., która chyba zresztą jest tutaj dzisiaj? Jest. Hania właśnie opisała swoją sytuację, że weszła do Sephory czy do jakiegoś innego sklepu i okazało się, że wszystkie te kosmetyki zostały wyprzedane i eksperymentka powiedziała, wie pani co, no nie wiem co się dzieje, bo generalnie to zawsze stało na półce, a teraz jest jakiś szał i wszyscy się o te perfumy biją. Czyli widać realny wpływ na zakupy, na sytuację zakupową. I to też jest, dlaczego marketerzy wchodzą w influencer marketing, bo z kolei inne badania, pewnie słyszeliście, bo to było bardzo głośne badanie w zeszłym roku w Variety, które jest powtarzalne od jakiegoś czasu. Fenomen miał zrobić to badanie w Polsce, ale nie dostałam od nich informacji, czy je w końcu zrobili, czy nie. W każdym razie to badanie, które jest prowadzone od kilku lat i powtarzane w konkretnych cyklach i w konkretnych falach, pokazało, tak, badanie polega na tym, że oni wybierają sobie 20 osób. To są tradycyjni celebryci z tradycyjnych mediów i celebryci albo gwiazdy internetu. W tym roku po raz pierwszy okazało się, że w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływały, bo potem osoby, które respondenci, którzy biorą udział w tym badaniu, opisują te osoby na poszczególnych wymiarach i na tej podstawie oni przyznają punkty i oceniają wpływowość tej osoby. I w tym roku, w zeszłym roku, w tym badaniu po raz pierwszy okazało się, że w pierwszej dziesiątce 8 osób to były gwiazdy internetu. To nie byli tacy celebryci z mediów tradycyjnych.
I drugie badanie, które powtórzył potem Google, z badania Google'a wynika, że 70% nastoletnich użytkowników YouTube'a deklaruje, że oni się bardziej utożsamiają z twórcami internetowymi niż z celebrytami, których znają z tradycyjnych mediów. I teraz chciałam wam coś pokazać. To nie jest badanie, tylko potraktujcie to jako bardzo ciekawy insight. Przygotowując się do tej prezentacji, poprosiłam gimnazjum Thinking Zone, które jest w Gdańsku, dyrekcję tego gimnazjum, czy mogę porozmawiać z gimnazjalistami, co oni sądzą, jakich mają idoli, kto jest dla nich ważny, co chcieliby tym idolom powiedzieć. I między innymi jedno z pytań, które im zadałam, było takie pytanie, kto jest twoim idolem? Tak jak powiedziałam, to, co teraz zobaczycie, to nie jest badanie, tak? Więc traktujcie to jako raczej ciekawy insight niż konkretne dane, na które się można powoływać. Ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że jak ja im zadawałam pytanie, kto jest twoim idolem, to oni nie mówili od razu idoli, tylko dopytywali, ale z youtuberów? Ale ci z internetu? Zresztą nie będę wam mówiła, zobaczcie sami. Ale znanych czyli z youtuberów? W youtuberach? No, tak nie mam za bardzo, bo nie siedzę w internetach za dużo. Nie mam idoli, bo nie siedzę w internecie. Czyli to jest jednoznaczne dla tych młodych ludzi dzisiaj, że jeżeli ktoś jest moim idolem, kimś, z kim ja się liczę, to on jest z internetu. Co ciekawe, w przypadku młodych ludzi blogerzy się w ogóle nie liczą, tak? My jesteśmy stare pryki, tutaj jest przede wszystkim są youtuberzy. Warto byłoby pewnie też ten temat pociągnąć, bo jest bardzo ciekawy. Tak jest z marketerami, czyli na marketerów na 100% blogerzy i youtuberzy wywierają wpływ. To widać po tym, jakie budżety i jakie przenoszą do internetu i właśnie przede wszystkim to współpraca z influencerami. No dobra, to teraz zobaczmy, czy blogerzy i youtuberzy wywierają wpływ na internautów. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę od tych wyników zaczęłam. I gdybym na nich miała skończyć, to naprawdę byłoby kiepsko. Mianowicie okazuje się, i tutaj nie ma co ukrywać niestety, nie mamy dobrej prasy wśród internautów. Przede wszystkim mamy tragiczny wizerunek. Jak zadałam pytanie internautom, z jakim zwierzęciem kojarzy ci się bloger, to na pierwszym miejscu pojawił się baran. I to jest bardzo duża zmiana w stosunku do ubiegłej fali badania, bo wtedy mówili przede wszystkim, że paw. Ale zobaczcie, baran na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest lis, na trzecim miejscu jest osioł, czyli no niestety skojarzenia niezbyt fajne. No więc potem mówię, no dobra, to zobaczymy, jak to wygląda u youtuberów, może jest trochę lepiej. No nie, więc bloger kojarzy się z baranem, a youtuber kojarzy się z osłem. I teraz dopytałam ich, mówię, okej, no to sprawdźmy, czy oni uważają, że blogerzy i youtuberzy zmieniają świat. Ogromna większość z nich mówi, że nie. Prawie 80% internautów ogółem mówi nie. Blogerzy i youtuberzy w ogóle nie zmieniają świata. I teraz zaczęłam się też zastanawiać, z czego to wynika. Według mnie, w pierwszym odruchu, trochę sobie namieszaliśmy z tym wizerunkiem sami. Między innymi właśnie takimi akcjami. Nie wiem, czy pamiętacie, głośny case, serwis szafa.pl, bodajże nie wiem, szafiarenka, coś takiego, przy okazji obchodów rocznicy powstania warszawskiego, zaprosił blogerki modowe do tego, żeby upamiętniły to powstanie stylizacjami na dziewczyny, które brały udział w powstaniu. Pomysł był totalnie poroniony, tragiczny, natomiast to, co mnie przede wszystkim zaskoczyło, że dziewczyny wzięły udział w tym konkursie. I część dziewczyn, blogerek modowych, naprawdę wysłało swoje stylizacje na kobiety z powstania. Ja jak patrzę na te zdjęcia, to nie wierzę i po prostu serce mi pęka. Druga rzecz, teraz ja też absolutnie nie chciałabym mówić o... Podaję dziewczyny, blogerki modowej, tę kategorię, dlatego że one są bardzo blisko, jeżeli chodzi o celebrytów. One są gwiazdami dzisiaj. W związku z tym każda rzecz, która się stanie negatywna u nich, jest bardzo mocno nagłaśniana, jest bardzo mocno widoczna. Ale tego typu rzeczy jest bardzo dużo. Między innymi kwestia darów losu, które blogerzy wrzucają. Pamiętacie, jakiś czas temu Domestos wysłał blogerom papier toaletowy. Teoretycznie to była fajna akcja, miała być przynajmniej fajna akcja, bo to było z okazji
Światowego Dnia Toalet i miało dotyczyć kryzysu sanitarnego na świecie, ale wiadomo, jak odbiór był, jaki był, tak? Że blogerzy dostają od reklamodawców papier toaletowy, jeszcze się z tego cieszą i to wrzucają. Kwestie tego, kto pierwszy obciął włosy, a kto nie obciął, a kogo zaprosili na wyjazd na festiwal, a kogo nie zaprosili, czyli wszystkie te problemy pierwszego świata, błędy ortograficzne, niesprawdzone informacje publikowane i tak dalej, i tak dalej. Słynny case z Filipem Heizerem, który na, nie pamiętam, w Łodzi chyba, Fashion Weeku, odpytywał właśnie też blogerki modowe z tego, czy one znają kolekcję Schleswig-Holstein, czy kolekcję Hansa Klossa. I to zostało potem wyemitowane w tradycyjnych mediach, w TVN-ie, akurat Dzień Dobry TVN. To jest właśnie druga kwestia, która jest bardzo ważna. Bo z jednej strony my mamy jakieś swoje wpadki, no w końcu jesteśmy tylko ludźmi, nam się zdarzają wpadki, a z drugiej strony to, co ja widzę, to, że media tradycyjne nam nie sprzyjają. I jest taki case, że jeżeli bloger albo youtuber zrobi coś złego, to media bardzo mocno to podkreślą. Bloger zrobił taką rzecz, albo youtuber zrobił taką rzecz. Natomiast kiedy my publikujemy fantastyczne treści i oni chcą je zacytować, no to podają źródło YouTube albo źródło internet. Tak? Czyli widać, myślę, że to trochę wynika z tego antagonizmu, który jest między dziennikarzami a blogerami, czy w ogóle twórcami internetowymi. I kiedy dziennikarze mają możliwość dowalenia, mówiąc kolokwialnie, twórcom internetowym, to po prostu to robią. Ale, czyli internauci twierdzą, że blogerzy, youtuberzy nie wywierają na nich żadnego wpływu, mają do nich bardzo negatywny stosunek, ale tak naprawdę byłabym niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że taka jest rzeczywistość, bo jak też pisałam ten raport, to zdecydowanie więcej było rzeczy dobrych. I teraz chciałam wam pokazać, jak to wygląda w przypadku ludzi, którzy mówią, że czytają blogi i oglądają vlogi, czyli stali odbiorcy naszych treści. Czyli takie osoby, które nie opierają się tylko na tym, co się mówi powszechnie, nie opierają się na stereotypach, nie opierają się na przekazach mediowych, tylko opierają się na swoim własnym zdaniu. Czytają danego twórcę albo oglądają danego twórcę i wyrabiają sobie zdanie na jego temat. No i tutaj wyniki już są zdecydowanie bardziej optymistyczne. Przede wszystkim zdecydowanie jest lepszy wizerunek. Bloger kojarzy się w tej grupie z Lampartem, z panterą, czyli z siłą, z odwagą, z lwem. YouTuber kojarzy się z pawiem, czyli z kimś, no, kto ma duże ego, ale to jest naturalne. Natomiast na kolejnych miejscach jest, zobaczcie, i lew, i mrówka, czyli osoba, która bardzo dużo pracuje, która jest silna, która jest odważna. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna, to jest taka jednoznaczna deklaracja, że blogerzy i youtuberzy zmieniają świat. 60% ludzi, którzy czytają blogi, oglądają vlogi, mówią tak, blogerzy zmieniają świat i co jest szczególnie istotne, to jest ten dopisek na dole, który widzicie, 91% z respondentów mówi nie tylko, że zmieniają świat, ale że zmieniają świat na lepsze. I potem jak już schodzimy niżej na te rodzaje wpływu, no to zobaczcie. Co trzeci, czyli 30% respondentów powiedziało, że pod wpływem blogu albo wideoblogu wybrał miejsce wakacji, czyli przełożyło się to na konkretny zakup. Co czwarty, czyli 25% deklaruje, że podjął decyzje dotyczące stylu życia, czyli na przykład zaczął uprawiać sport, albo zaczął oszczędzać pieniądze, albo zaczął się odchudzać. Co piąty, czyli 20% mówi, że zmienił swoje poglądy polityczne albo pod wpływem blogu, albo wideoblogu, stwierdził, na kogo będzie głosować. No to są wymierne dane pokazujące realny wpływ. I idźmy jeszcze dalej, bo mówimy też dzisiaj i wczoraj rozmawialiśmy i dużo generalnie na Blog Forum Gdańsk mówi się o takiej odpowiedzialności społecznej. Więc zadałam pytanie, kto według ciebie ma największy wpływ na sukces projektów społecznych, projektów charytatywnych? I zobaczcie, na pierwszym miejscu są przyjaciele i rodzina, to jest naturalne, ale na drugim miejscu są blogerzy i youtuberzy. I blogerzy i youtuberzy są też na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wpływ na decyzje zakupowe. To jest to, o czym mówiłam na samym początku, dlatego marketerzy tak bardzo inwestują we współpracę z influencerami. I teraz, gdybym miała podsumować, czyli mamy trzy grupy na razie i z tych grup tylko jedna twierdzi, że nie wywiera, że blogerzy i youtuberzy nie wywierają wpływu, według mnie opierając czy bazując przede wszystkim na stereotypach i na przekazach mediowych. Gdybym miała teraz podsumować, to wczoraj Clive Thompson powiedział takie zdanie, które zresztą Kasia wrzuciła, że mamy do czynienia z tak zwanym efektem widowni, czyli kiedy my jako twórcy widzimy, że ktoś nas obserwuje, ktoś nas ogląda, no to wtedy się staramy bardziej, analizujemy więcej danych, jesteśmy bardziej rzetelni. Byłabym bardzo ostrożna, nie do końca się zgadzam z tym twierdzeniem, bo widzimy całą masę twórców, którzy mają ogromną publiczność,
Wielu ludzi ich ogląda, a wrzucają treści, których nie powinni może wrzucać, albo które nie do końca są sprawdzone. I to znaczy, nie mówię, że to w ogóle nie działa. To działa, ale w sytuacji, w której my wiemy, kto jest naszym odbiorcą. I podam wam przykład ze swojego prywatnego życia. Przygotowywałam się w tym roku do triatlonu i miałam często treningi na basenie. No i pewnego razu poszłam na trening na basenie i przez przypadek wzięłam czepek mojej 4-letniej córki. Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda człowiek dorosły w czepku 4-letniego dziecka, bo niestety nie mogłam kupić na basenie tego czepka. I ja generalnie nie przejmuję się opiniami osób, które, to znaczy co osoby o mnie myślą, co nie znaczy, że ja nie liczę się ich zdaniem. Ale jak zdarzyła mi się ta sytuacja, kiedy po prostu ten czepek miażdżył mi głowę, to w pierwszym odruchu sobie pomyślałam, nie myślałam o tych ludziach, którzy ze mną pływali, ta kilkadziesiąt osób na basenie, którzy po prostu stwierdzili, jakaś wariatka przyszła w za małym czepku, tylko pomyślałam, Boże Święty, żeby mnie tylko nikt znajomy nie zobaczył. Czyli i druga rzecz, to kwestia, sytuacja prywatna i sytuacja zawodowa. Dokładnie tak jest, jak ja piszę na przykład trendbooka. Trendbook jest ściągany, czytany przez kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest bardzo dużo, bo ja jestem blogiem branżowym, czyli niszowym. I w momencie, kiedy ja piszę trendbooka, to ja nie mam w głowie jakiegoś czytelnika, który mnie czyta, tylko po prostu piszę to, co ja myślę, nie licząc się tak naprawdę z tym, do kogo to dotrze. To po prostu przelewam swoje myśli na papier. Ale kiedy piszę taki raport, jak na przykład w przyszłym tygodniu pojawi się raport, który przygotowuję na Europejskie Forum Nowych Idei, i ja dokładnie wiem, kto na tym forum będzie, dla kogo on jest przygotowywany, to ja zupełnie dobieram inne przykłady, zupełnie inny sposób piszę. Czy jak przygotowuję raporty, które są na zamówienie jakiejś konkretnej firmy, kiedy znam prezesa, członków zarządu, firmę, jaką oni mają wiedzę. I to, co to jest jakby moje doświadczenie. Mnie się wydaje, że my się przejmujemy zdaniem innych, jeżeli te osoby faktycznie znamy. Natomiast jeżeli docieramy do coraz większego grona odbiorców, tych odbiorców jest bardzo dużo, to traktujemy ich trochę jak taką jednolitą masę. To po prostu jakiś komentarz, jakiś awatar, który gdzieś tam się, który się pojawi. Trochę tak działa telewizja, że telewizja ma zunifikowany przekaz, skierowany właściwie do każdego, a właściwie też do nikogo. I to, co jeszcze w tym badaniu podkreślali użytkownicy, to właśnie była główna różnica między tradycyjnymi mediami, a blogerami i youtuberami, że oni są konkretną osobą i to za moment wam jeszcze pokażę, ale że odpowiedzialność za słowo, w mojej przynajmniej ocenie, pojawia się wtedy, kiedy my wiemy, że po drugiej stronie ekranu jest konkretna osoba. I tu nie chodzi mi tylko o odpowiedzialność taką właśnie społeczną, ale właśnie to, że wtedy sprawdzimy dane albo dopytamy, albo zależy nam na tej rzetelności. Bloger i youtuber, to co mówiłam wcześniej, zestawiany z tradycyjnymi mediami w badaniu, jego przewaga nad tradycyjnymi mediami jest taka, że on jest traktowany jako ktoś bardzo bliski, jako osoba z sąsiedztwa. Ktoś taki, respondenci odpowiedzieli, to jest ktoś taki jak ja. Jest prawdziwy, nie ma maski, nie udaje. Ja mu przez to też bardziej wierzę. I w tych rozmowach moich, chciałam wam pokazać teraz dwie wypowiedzi młodych ludzi, bo poprosiłam ich, czy jest coś takiego, co chcielibyście powiedzieć twórcom internetowym, tych, których oglądacie. I pokażę wam właśnie dwie wypowiedzi. Nie będę mówiła, potem to skomentuję. Oni mają 13-14 lat. Czy przyjęli moje zaproszenie do znajomych na Facebooku? Czyli widać to, o czym powiedziałam. Czy ci youtuberzy, jakbym ich zaprosił do znajomych, to czy oni by mnie przyjęli? Tak, oni traktują ich, to jest mój kolega. To chciałbym tutaj, żebym był w moich znajomych. I jedna dziewczyna. Także podziwiam ich, podziwiam krytyka i oczu. I ten film akurat mi bardzo dużo robi, tak? Bo kiedy ja widzę taką 13-letnią dziewczynę, która mówi podziwiam ich, i ona też tutaj wymieniała osoby, które szczególnie ogląda, no to mi to robi. I teraz nie chciałabym tutaj, po pierwsze, żebyśmy nie popadali w jakieś samouwielbienie, samozachwyt, bo też była jedna z odpowiedzi, która zapytałam ich, czy powiesilibyście plakat takiego youtubera albo blogera u siebie w pokoju. To najpierw mnie wyśmiali, że teraz już tam plakatów to nikt nie wiesza. To za naszych czasów było, ale
Ale jeden chłopiec powiedział, nie, bo ja bardzo dbam o stylistykę mojego pokoju i ten plakat by mi tę stylistykę zepsuł. Więc tak, z jednej strony nie popadajmy w ten sam zachwyt i samo uwielbienie, ale tak, mamy wpływ, my jako twórcy mamy wpływ. I z drugiej strony też nie chciałabym popadać w takie tutaj jakieś bomoty i mówić, ale warto pamiętać o tym, że my mamy wpływ i że my wywieramy wpływ na tych, co się przyznają do tego, ale też na tych, którzy się do tego wpływu nie przyznają. I warto przede wszystkim pamiętać o tym, że po drugiej stronie komputera jest właśnie konkretna osoba z imieniem, nazwiskiem, ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi emocjami. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. To jest w ogóle niesamowite i ty mnie zadziwiasz, że to nie jest twoja pierwsza prelekcja na Blog Forum Gdański i wszyscy o tym wiemy. I tak powiem to od serca, że dla mnie to jest zadziwiające, że za każdym razem mówisz ciekawie. W sensie, że to jest, kurczę, no... Przepraszam, taka moja wewnętrzna myśl, że to jest na palcach jednej ręki można policzyć mówców, których stawiamy co roku na Blog Forum Gdański i zawsze jest dobrze. To należy do takich osób. Wielkie brawa dla Natalii raz jeszcze.